Dobry witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Marcin Podlacki. A my rozpoczynamy nasze podsumowanie tygodnia analizę rynków z Exante, gdzie w drugiej części programu będziemy właśnie na platformie Exante oferującej kilkaset tysięcy, już pewnie może w okolicach miliona, nawet instrumentów finansowych od akcji, indeksów przez surowce, waluty czy też kryptowaluty możemy jakby wchodzić w ten świat finansów, poznawać także nowe rynki, rynki te bardziej egzotyczne, do których dostępu no, w normalnych okolickach licznościach pewnie byśmy nie mieli, albo byłby ten dostęp nieco utrudniony z punktu widzenia inwestycyjnego. W programie oczywiście pierwsza część poświęcona wydarzeniom z ostatnich sesji. Następnie przejdziemy właśnie już do samych wykresów, ale w międzyczasie może jeszcze spojrzymy pokrótce na kalendarz ekonomiczny, no bo Wy, drodzy widzowie, ten materiał zobaczycie w sobotę najprawdopodobniej, w sobotę świąteczną. Ja nagrywam w piątek, tuż po publikacji bardzo Wam bardzo ważnych danych z rynku ze Stanów Zjednoczonych, ale do tego za moment przejdziemy. Zobaczmy na zestawienie postawy kontraktów terminowych na najważniejsze indeksy, które na co dzień też analizujemy. SP500 kolor niebieski, kolor pomarańczowy Dax, kolor zielony Wig 20. Mimo że sesji w piątek nie ma, to kontrakty terminowe na indeksy w Stanach Zjednoczonych normalnie są notowane i po minimalnym spadku, który obserwowaliśmy, mniej więcej właśnie do godziny 14.30. Po publikacji danych, które ostatecznie przez rynek zostały odebrane dobrze, wyszliśmy nieznacznie nad kreską i kontrakty zyskują między 1 a 2 dziesiąte części procenta. Nie jest to oczywiście jakoś bardzo dużo, ale też patrząc na to, że no pozostałe rynki nie są dziś notowane. No i później, standardowo 15.30 nie jest to godzina rozpoczęcia sesji także w Stanach Zjednoczonych, i główne indeksy nie będą notowane z akcjami, no to też nie ma się co dziwić, że Zmienność jest jaka jest, a ta prawdziwa reakcja przyjdzie dopiero najprawdopodobniej we wtorek, już po świętach Wielkiej Nocy. Natomiast analizując sytuację na kontraktach terminowych, od poniedziałku, z tego ostatniego tygodnia widzimy, że narastająco przez moment SP 500, no cały czas w zasadzie w okolicach zera. Przez moment dochodziliśmy do plus 1%. Był także spadek w okolicach 0,6, ale wiele wskazuje na to, że w porównaniu z kursem otwarcia sesji poniedziałkowej będziemy ten tydzień skrócony dla indeksów, dla kontraktów na SP, nie kończyć właśnie nieznacznie, nieznacznie nad kreską. Dużo się działo na giełdzie polskiej WIG-20, tutaj widzimy te. Wyskoki na kontraktach terminowych, ale ostatecznie tydzień zakończony nieznacznie, tylko pod kreską. Podobnie w przypadku niemieckiego DAX-a, który właśnie też minimalnie poniżej zera, choć i tak w czwartek udało się dużą część z tego cofnięcia, które obserwowaliśmy właśnie. W środę i w pierwszej części sesji czwartkowej odrobić, co pozwoliło na wyjście praktycznie w okolice, w okolice zera. Tydzień bez ruchów większych na rynkach tych najważniejszych, na giełdach. Obroty też niezbyt wysokie, wolumeny nie były takie, jakbyśmy sobie mogli tego oczekiwać, ale też tydzień świąteczny wiąże się z takimi właśnie, z takim obrotem rzeczy, i wydaje się, że te obroty na spokojnie wrócą dopiero po świętach. Może jeszcze wtorek, środa to tak na przeczekanie, ale już być może końcówka właśnie tego kolejnego tygodnia przyniesie wzrost zmienności, która też będzie spowodowana wzrostem ilości kapitału inwestycyjnego właśnie na rynkach finansowych. No i teraz może spójrzmy tak na szybko na te piątkowe dane, które zostały opublikowane, na które no nie zareagujemy w piątek, dopiero we wtorek, więc będzie dużo czasu na to, żeby wszystko sobie przeanalizować. To są te dane z godziny 14.30 najważniejsze, no i może od tych najważniejszych zaczniemy, czyli od Stopy bezrobocia. Konsensus zakładał, że utrzymany zostanie poziom 3,6%, ale ostatecznie dane za marzec pokazały 3,5%, więc odczyt lepszy niż rynek zakładał. No i też wydaje się, że lepsze dane dotyczące zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym, to znaczy no, lepsze dane, to jeszcze y, ciężko powiedzieć w sumie, czy można interpretować te dane jako lepsze, bo gdybyśmy sobie właśnie analizowali zmianę zatrudnienia, to jest zmiana ilości pracowników zatrudnionych w amerykańskich przedsiębiorstwach prywatnych. Jeżeli oczywiście jesteśmy nad kreską, no to obserwujemy tutaj obserwujemy tutaj wzrosty, no i też wydaje się, że te wzrosty właśnie nieco poniżej konsensusu rynkowego, nawet nie tyle wydaje się, co rzeczywiście są poniżej konsensusu rynkowego, zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym 236 tysięcy wobec konsensusu 240 i aż 326 tysięcy poprzednio, no a w sektorze prywatnym 189 tysięcy 215 zakładał konsensus 266 tysięcy poprzednio. Więc no, pytanie właśnie, czy te dane są dla rynku akcji dobre czy złe? Wydaje się, że raczej dobre, skoro rynek w ten sposób właśnie zareagował, z punktu widzenia samej gospodarki może nie najlepsze, ale też trzeba pamiętać o tym, tym, że takiego stanu rzeczy się tutaj spodziewaliśmy, i też działania rządów, działania banków miały właśnie to na celu, żeby nieco ten wzrost gospodarczy spowolnić, w ten sposób udusić, mówiąc kolokwialnie, inflację. No a kiedy inflacja zostanie zbita, wtedy będziemy powoli próbować wracać, będziemy odbudowywać właśnie to PKB, które wcale nie wykluczone, że w którymś z kwartałów 2023 będzie nawet ujemne, właśnie dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast, no, Tutaj też trzeba uważać. Wiele mówi się o inflacji wtórnej, o tym ponownym wyskoku po chwilowym zduszeniu co też nie jest oczywiście wykluczonym scenariuszem i też trzeba uważać na to z punktu widzenia choćby ceny paliw, które właśnie w ostatnim Tygodniu znacząco poszły w górę, patrząc na już same surowce. Ropa WTI, ropa Brent bardzo mocno w górę WTI pokonuje i utrzymuje poziom 80 dolarów po informacji o ograniczeniu wydobycia, która właśnie została podana nam w ostatnich dniach. Jeżeli chodzi natomiast już o nowy tydzień, zobaczmy czym będą żyły rynki, bo tak tytułuje właśnie tutaj redaktor ten, ten artykuł. Poniedziałek, no to poniedziałek Wielkonocny, giełdy we w, Europie, w tym Warszawie pozostaną zamknięte, no i zobaczymy jak to będzie wyglądać w przypadku rynków we wtorek, bo we wtorek wracamy, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych, a kalendarz makro będzie świecił w sumie to pustkami, też możemy tak zobaczyć już na konkretne odczyty. Jedyne ważniejsze dane właśnie wtorkowe to, w, to dane o inflacji właśnie w Chinach, a także sprzedaż detaliczna w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o środę, światło dzienne ujrzą kluczowe dane makro tygodnia, czyli odczyt inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych za marzec i to chyba będą właśnie te dane, które ustawią nam końcówkę tygodnia. Jeżeli chodzi o parkiety w Polsce i europejskie, no to pewnie tylko końcówka sesji, jako, jako wpływ właśnie na ten noczy, który pewnie będzie miał miejsce, jak to zwykle bywa, godzinę przed rozpoczęciem notowania, o godzinie 14.30, no ale właśnie też często bywa tak, że Rynek tę właściwą zmienność notuje dopiero. W kolejnych dniach będziemy spodziewać się tutaj spowolnienia dynamiki wzrostu cen w porównaniu do 6%. Do takiego odczytu, właśnie w lutym. Inwestorzy będą szacować wpływ publikacji na decyzje władz rezerwy federalnej. Członkowie FOMC zbiorą się w dniach od 2 do 3 maja. No i zobaczymy, co się wydarzy. Ostatecznie na ten moment, no, wydaje się, że wcale to nie jest takie oczywiste, że kolejną podwyżkę stóp w Stanach Zjednoczonych będziemy obserwować o 25 punktów. Bazowych. Natomiast na ten moment prawdopodobieństwo takiego scenariusza jest, właśnie tak jak tutaj pisze redaktor, minimalnie wyższe niż utrzymanie stóp procentowych na poziomie ustalonym podczas ostatniego posiedzenia. Jeszcze będą dane z Węgier, to też dane o inflacji. No i tutaj będzie jeszcze polityka, decyzja w sprawie polityki pieniężnej z Banku Centralnego Kanady i wyniki finansowe GPW za 2022 rok papierów wartościowych, której akcję też swoją drogą będziemy analizować e, dziś w programie, no i spojrzymy także właśnie na akcje GPW i dla e, kontrastu spojrzymy także na akcję Deutsche Börse, czyli tak jak my w Polsce mamy akcję GPW na GPW, tak na Deutsche Börse mamy akcję Deutsche Börse, czyli niemieckiej giełdy, które też dziś, e, na które też dziś spojrzymy na wykresie. W czwartek e, w kalendarzu zrobi się tłoczno, choć waga danych nie będzie przytłaczająca, tak jak piszą tu redaktorzy e, statystyki handlu zagranicznego. Chin, PKB i produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii, a także finalny odczyt inflacji konsumenckiej w Niemczech i wskaźnik dla Czech, produkcja przemysłowa w Unii Europejskiej, a także inflacja producencka w Stanach Zjednoczonych. No a jeżeli chodzi już o piątek, to. Z kolei dane ciekawe z punktu widzenia inwestorów w Polsce. Poznamy pełne dane o marcowej inflacji CPI w Polsce, natomiast szybki szacunek głusu już znamy no i tutaj właśnie poziom 16,2 to ostatni odczyt. Zazwyczaj, zazwyczaj te pełne dane nie przynosiły jakiegoś znaczącego odchylenia względem tego wstępnego, wstępnego odczytu. Poznamy poziom inflacji z wybranych urzędów statystycznych z Europy, a ze Stanów Zjednoczonych napłyną statystyki sprzedaży detalicznej oraz Produkcji przemysłowej, a także wstępny raport uniwersytetu, uniwersytetu Michigan. No i jeszcze będziemy czekać, już tak rozdrabniając na raporty dotyczące spółek giełdowych, m.in. JP Morgan, Wells Fargo, BlackRock czy City Group, no a my będziemy czekać na wyniki CCC w Polsce właśnie za 2022 rok spółki odzieżowej, która została zdegradowana z WIG 20 do mwig Wigu 40, gdzie jak na razie inwestorom chyba jest dobrze, bo kurs od momentu mocno, mocno podrożał, mimo że szeroki rynek wcale jakoś rewelacyjnie sobie nie radził, a my tymczasem przechodzimy już do, do notowań. Zobaczmy na początku S&P 500 na wykresie D1, nieco nam te wzrosty tutaj spowolniły, w ostatnich dniach na godzinówce też to będzie widoczne, no ale tydzień świąteczny wiąże się właśnie z takimi ruchami, bez większej zmienności, bez zbyt dużych wolumenów, no i też tutaj nie było co oczekiwać jakichś znaczących rozstrzygnięć, natomiast patrząc na same dane, które zostały opublikowane, wydaje się, że właśnie jest szansa, że w nowym tygodniu po świętach będziemy obserwować kontynuację tego ruchu na północ, a temu ruchowi może stanąć na przeszkodzie właśnie odczyt CPI, chociaż pytanie, czy jest realna szansa na to, że ostatecznie dane będą gorsze od konsensusu, czy inflacja będzie wyższa niż konsensus rynkowy zakłada, o powiedzmy więcej niż 2,3 dziesiąte części punkta procentowego, no bo jeżeli to będzie odczyt bardzo bliski konsensusu, no to prawdopodobnie rynek nie będzie jakoś znacząco na te dane reagował, więc 4,200, 4,200 to lokalny opór i wydaje się, że bez jakichś czarnych łabędzi, małych czarnych łabędzi na rynku, to w kierunku tego pułapu będziemy właśnie po świętach na S&P zmierzać. Zobaczmy co dzieje się na akcjach Tesli, już wrzucam na wykres. Nie najlepszy czas za nami. Kurs w ostatnich dniach na początku kwietnia atakował najpierw w okolice 210 euro, ale po dynamicznym wzroście nie ma już śladu. Powiem więcej, kurs wrócił nawet w okolice 180 euro, z którego to podmiotu w końcówce czwartkowej sesji udało się o jakieś 3% odbić. Ostatnio Elon Musk znowu chyba nieco bardziej aktywny w kontekście, w kontekście jednej z, jednego z projektów kryptowalutowych Dogecoina niż w kontekście samej właśnie Tesli. Pytanie, czy tutaj inwestorzy nie są Czują się tak nieco mm, traktowani właśnie po macoszemu i nieco są pomijani, natomiast jeżeli chodzi już o sam walor, no niepokojący był ten spadek, co by nie mówić od początku kwietnia, bo to przecież cofnięcie rzędu ponad 10% od lokalnego szczytu, no i bardzo ważne rejony, tutaj będziemy najprawdopodobniej testować, okolica 165-180 dolarów, to ważne wsparcie, które wytrzymało nam co prawda w pierwszej połowie marca i od tego pułapu przyszło pora na dynamiczne odbicie, natomiast no jakby ponowne zejście rete z tego pułapu, no zwiększą szansę na jego wyłamanie, no i czyżbyśmy mieli z tej konsolidacji jednak wychodzić dołem, oczywiście za wcześnie, żeby to nie mówić, ale ewidentnie, ewidentnie tutaj podaż niespecjalnie Życzę sobie, aby kurs był utrzymywany na dłużej, powyżej 200 dolarów za jedną akcją. Zobaczmy na indeks azjatycki Nikkei, który no, wcale najlepiej sobie nie radził w tym ostatnim, w tym ostatnim tygodniu, już tutaj wrzucam wykres na, na Pet, zobaczmy spadek do poziomu 27500 punktów, obserwowaliśmy właśnie w ostatnich dniach. Po reteście tej okolicy ważnego oporu 28500 właśnie zabrakło co prawda tutaj może 0,5% do tego pułapu, niemniej jednak po raz kolejny, po raz kolejny tutaj to górne ograniczenie tych cyklicznych ruchów okazuje się jak na razie poziomem nie do przejścia no i Nikkei zanotował zdecydowanie słabszy tydzień niż no, na przykład indeksy w Stanach Zjednoczonych czy indeksy europejskie. 27 to można powiedzieć 27, 27, 500 to taka wypadkowa tych ruchów, które obserwujemy tutaj w zasadzie od początku 2022 roku. No i wydaje się, że w którym kierunku, przynajmniej na razie tak to wygląda, indeks by się nie odchylał, to tak czy inaczej będzie wracał. I indeks myślę, że jest tutaj na ten moment, przynajmniej jest albo był, to może lepsze słowo, idealny właśnie do spekulacji, do rozgrywania z takimi konkretnymi właśnie pułama, pułapami long w okolice 28 no i short do 26 tysięcy punktów właśnie z takim take profit, żeby nam tutaj czasem kurs ponownie nie wrócił do punktu bazowego. Jak na razie wszystko tutaj jak po sznurku i gdybyśmy narysowali taki kanał 28-26, no to teraz po ponownym nieudanym właśnie wybiciu 28 w teorii wydawać by się mogło, że powrót do 26 jest tym bardziej prawdopodobnym scenariuszem, ale jeszcze poczekajmy na to, co czas przyniesie. Zobaczmy na akcję jednej z z giełdy, zobaczmy na Mitsubishi Motors z giełdy tokijskiej, kurs no nie najlepiej sobie radzi Kilkuprocentowy spadek obserwowaliśmy w ostatnich dniach, i ostatecznie to po tym ataku szczytowym na 600, nawet 670 prawie przyszła pora na wzrost zdecydowany zmienności. Tutaj dochodzi do realizacji zysków i to takich bardzo dynamicznych. Każde kolejne podbicie jest wykorzystywane bardzo szybko do zasypywania rynku akcjami. To są ewidentne przejawy, że doszliśmy do lokalnego szczytu. Tutaj cały czas jeszcze jakby te rozgrywki popytowe widać, ale widać, że te ruchy popytowe, ruchy, kupujących nieco słabną, ten popyt jakby gaśnie nieznacznie, co może sugerować, że no niebawem będziemy testować to wsparcie w okolicach 470 i niewykluczone, że po jakiejś konsolidacji przyjdzie pora nawet na jego wyłamanie i nieco mocniejsze cofnięcie korektę, może nawet kilkunastoprocentową. Zobaczmy jak wygląda sytuacja na DAX-ie. Tutaj z kolei bardzo nudny tydzień, co by nie mówić. Utrzymujemy rejony 15600 punktów, i uważam, że indeks jest w tym momencie przygotowany nieco lepiej niż ostatnio do wybicia tego pułapu, do ruchu w kierunku 16300, ze względu na to, że jesteśmy już po korekcie, więc tutaj słabe ręce już indeks oddały, można tak powiedzieć. Też na akcjach ta korekta była widoczna. No i teraz, jak nie teraz, to kiedy? O tak można by tutaj powiedzieć. Jedynym takim problemem, zakładając, że nic złego się z punktu widzenia gospodarczego, nie, wy, nie wydarzy. Jest to, że im dłużej będzie się ta konsolidacja tutaj przy szczytach utrzymywać, no to ostatecznie może dojść do pewnego rodzaju zniecierpliwienia rynku, zniecierpliwienia inwestorów, co może skutkować no jeszcze jednym cofnięciem, na przykład w okolice 15200 300 punktów, ale jak na razie symptomów do takiego cofnięcia na rynku nie widać. Zobaczmy na notowania giełdy Deutsche Börse właśnie jak tutaj radzi sobie kurs. No i tutaj w odróżnieniu od na przykład polskiej giełdy papierów wartościowych po tym dołku covidowym stopniowo stopniowo w górę. Giełda niemiecka cieszy się stosunkowo dużym zainteresowaniem z punktu widzenia inwestorów zagranicznych, co też jest dobrze odbierane przez inwestorów, którzy chcą w swoim portfelu mieć właśnie akcje giełdy niemieckiej, akcje Deutsche Börse Kurs w tej chwili w okolicach historycznych szczytów, co zresztą też jest bardzo widoczne przy 182 euro, akurat fala wzrostów za nami, no i zobaczymy, czy jest tutaj realna szansa na to, żeby z tego poziomu wybijać. Jak na razie ten trend wzrostowy budowany tutaj po tych sporych ruchach związanych z pandemią praktycznie od października 2020, no jest jednolity, nie widać tutaj jakiegoś przyspieszenia tego trendu wzrostowego, czy jego spowolnienia, no więc wydaje się, że na lokalnym szczycie jesteśmy tutaj i niewykluczone, że jakaś mała korekta się tutaj przydarzy w tych okolicach 182 euro, ale też wpływ Deutsche Börse na właśnie, DAXa jest no, niezbyt duży na tle innych spółek, więc akurat tutaj to nie, jakichś problemów nie powinno rodzić w drodze DAXa do nie, all time high, do historycznego nie, szczytu notowań. Na WIG20 korekta w ostatnich dniach widoczna, co prawda skala spadków nie była duża, niemniej jednak zatrzymaliśmy się po dwukrotnej nieudanej próbie ataku wybicia 1800 punktów, kurs spadł o około 3% i nie, kończył ten skrócony tydzień w rejonach 1750 punktów. Ostatnie sesje I przy okazji pierwsze sesje kwietnia e, przebiegały pod znakiem bardzo niskich obrotów na giełdzie papierów wartościowych. No i ewidentnie widać, że kapitał zagraniczny niespecjalnie się wig 20 i spółkami z WIG-20 interesuje. Pozostałe mniejsze spółki radzą sobie całkiem nieźle, patrząc na postawę MWIG-u czy SWIG-u, no ale sam WIG-20 pozostaje w niełasce inwestorów, co potwierdzają też obroty, nie tylko właśnie te kwietniowe, ale mieliśmy także raport, dotyczący obrotu właśnie z marca na GPW, na parkiecie głównym, no i ten zaskoczył raczej negatywnie kilkudziesięcioprocentowy spadek. No to i akcje GPW nie radzą sobie najlepiej, bo jeżeli obroty w dół, no to GPW na prowizjach po prostu mniej zarabia. Owszem, no zmienność jest ważna, ale yy, przynajmniej w klasycznym przypadku tej zmienności rosnącej towarzyszy wzrost wolumenów, wzrost obrotów. No a na giełdzie papierów wartościowych, na tych spółkach najbardziej popularnych, największych, z największą kapitalizacją, niespecjalnie widać ten, widać ten wzrost, co też negatywnie jest odbierane w krótkim terminie przez inwestorów kupujących akcje GPW, czy ostatnio chyba nawet nieco częściej sprzedających, okolice 34, 34 i 50 groszy, to bardzo ważne lokalne wsparcie, natomiast na no jak na razie nie widać za bardzo tego światełka w tunelu, co miałoby się tutaj zmienić na kursie, a Bitcoin, no nie zaskoczył jakoś pozytywnie, nie było tego ruchu na 30 tysięcy dolarów, kurs cały czas w konsolidacji, nic się nie zmieniło do ostatniego tygodnia i cały czas okolice 28 tysięcy testujemy, no z takim widokiem można powiedzieć na wybicie górą z konsolidacji a tak na 30%, 30 tysięcy dolarów. Tutaj nic się nie zmienia. Analiza jak tydzień temu, i podobnie wygląda sytuacja na Ethereum. Chociaż tutaj już pierwsze próby, pierwsze oznaki tego wyjścia górą z okolicy 1800 dolarów są widoczne i ruch w kierunku 2000, bo nawet 1940 sprawdzaliśmy w ostatnich sesjach. A więc Bitcoin zamrożony. Ethereum jak na razie nieco wyprzedza ten potencjalny ruch na Bitcoinie, i wydaje się, że właśnie ruch w kierunku 30 tysięcy na Bitcoinie jeszcze będzie potęgował ten ruch wzrostowy na Ethereum i Dolarów, jako też lokalny opór, będzie poziomem, który jak najbardziej może być tutaj przetestowany, ale myślę, że no, tak długo tutaj się męczymy poniżej, że przynajmniej nieznacznie uda się ten poziom pokonać przed ew ewidentnym, bo, bo to myślę, że będzie mieć miejsce ujawnieniem się podaży i właśnie przed realizacją zysków, bo to na tyle ważny jest opór i 30 tysięcy na, na Bitcoinie, i 2000 na, na Ethereum, że to też nie będzie tak, że tylko wybicie i później już systematyczny wzrost. Tylko podejrzewam, że ta pierwsza fala dynamicznego wzrostu, bo jeżeli do wybicia dojdzie, w mojej opinii będzie to wzrost dynamiczny, zostanie przynajmniej częściowo właśnie częściowo właśnie wygaszona, być może wrócimy do punktu bazowego, z którego wybicie następowało, a następnie, jeżeli nic złego się nie wydarzy, inwestorzy właśnie widząc problemy choćby sektora bankowego i klasycznych rynków będą cały czas wierzyć właśnie w rynek kryptowalut, który też no, nie obył się bez problemu w ostatnim czasie, ale jak na razie o problemach cisza, no i stąd też ten systematyczny wzrost na głównych kryptowalutach, ale też na tych mniejszych projektach jest po prostu odnotowywany. Bardzo Wam wszystkim, drodzy widzowie, dziękuję za przesłuchanie tego materiału. Jeżeli będziecie jeszcze przed tym najważniejszym dniem w roku, przed Wielkanocą właśnie ten materiał oglądać, to jeszcze raz dla Was najlepsze życzenia. My słyszymy się w podobnym materiale już za tydzień, w kolejny weekend, to już będzie okolica połowy kwietnia, no i oczywiście w tygodniu po przerwie świątecznej od wtorku w codziennych programach giełdowych. Dziękuję za uwagę, pamiętajcie o Kciukach, subskrypcja kanału kompary gryńki do usłyszenia w kolejnych nagraniach.